W poprzednim filmie stworzyliśmy nasz pierwszy skrypt w języku PHP. Skrypt ten aktualnie widzimy na ekranie. Jednak należy tu od razu powiedzieć, że tak napisany skrypt, tak wygenerowana strona nie jest do końca poprawna. Dlaczego? Spójrzmy raz jeszcze do przeglądarki na źródło strony. Ctrl U i wyświetlamy źródło strony. Oprócz wygenerowanego tekstu nie widzimy tutaj żadnych znaczników języka HTML, czyli de facto nie jest to poprawna strona HTML. Jak wiemy, przeglądarki stworzone są do tego, aby wyświetlać strony HTML. Jeżeli wyślemy do nich tylko tego typu tekst bez żadnych znaczników HTML, to również zostanie on wyświetlony, ale nie jest to to, co powinniśmy robić. Tworząc strony za pomocą PHP, musimy również dbać o to, aby w wyniku uzyskać stronę HTML. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich byłoby wygenerowanie całego kodu właśnie za pomocą skryptu PHP. Drugą, znacznie ciekawszą i łatwiejszą możliwością, jest umieszczenie kodu PHP wewnątrz gotowej strony HTML. I właśnie dzięki tej możliwości tworzenie stron dynamicznych jest tak interesujące. Spójrzmy zatem jak możemy poprawić nasz kod. Ja wytnę ten tekst i stwórzmy nową stronę. Za pomocą keda stworzymy prosty szkielet HTML. W większości z tych znaczników nie będziemy potrzebować, tak więc możemy je usunąć na przykład te tutaj oraz ten znacznik a następnie żeby z tej strony zrobić stronę dynamiczną zawierającą kod PHP wystarczy w tym momencie na przykład wstawić znaczniki PHP zawierające kod teraz stronę tą możemy już zapisać zapiszmy ją pod tą samą nazwą i spójrzmy jak teraz wygląda nasza strona Przeładujmy ją. I wygląda dokładnie tak samo, ale jeżeli spojrzymy teraz do źródła strony, Ctrl-U, i jak widać, strona ta zawiera teraz wszystkie niezbędne znaczniki języka HTML. Dodatkowo zawarty jest również tekst, który wyświetliliśmy za pomocą naszego skryptu PHP. W ten właśnie sposób możemy umieszczać kod PHP w dowolnym miejscu naszej strony. Cały czas oczywiście musimy pamiętać o tym, aby strona nazwana była PHP tak aby serwer odpowiednio ją zinterpretował. Także wszystko to, co chcemy wygenerować i wyświetlić na naszej stronie, powinno być zawarte pomiędzy tagami body. Ale nie jest to oczywiście jedyna możliwość umieszczenia PHP w kodzie strony HTML. Nasz kod PHP możemy umieszczać właściwie w dowolnym miejscu na tej stronie, czyli w jej obrębie, a także poza znacznikami HTML. Musimy tylko pamiętać o tym, że jeżeli umieszczamy kod poza znacznikami, to nie powinien on zawierać żadnego tekstu, który jest wypisywany na ekranie. Właśnie dzięki możliwości takiego przeplatania HTML z PHP możemy w bardzo łatwy sposób tworzyć dynamiczne strony internetowe. Umieśćmy zatem nasz kod jeszcze w innym miejscu. Tutaj zanim zacznie się nasza strona, możemy dokonywać np. różnych ustawień bądź obliczeń. Możemy na przykład jakiejś zmiennej przypisać określoną wartość. Następnie tak stworzoną zmienną możemy użyć gdzieś dalej w naszej stronie. Na przykład w tytule strony. I zakończamy fragment kodu PHP znacznikiem. Oczywiście, na tym etapie nauki języka PHP może to być przykład zbyt zaawansowany. Ale podaję go po to, żeby zademonstrować, że PHP możemy używać w wielu miejscach na stronie, że jeżeli stworzymy raz jakąś zmienną, to później możemy się do niej odwoływać w kolejnym bloku kodu PHP. Zapiszmy naszą stronę, Ctrl S i zobaczmy jak teraz wygląda ona w przeglądarce. Odświeżamy i proszę spojrzeć, w tytule naszej strony ukazało się teraz Witaj Marek. Jak więc już mówiłem, dzięki temu, że możemy kod przeplatać oraz dzięki temu, że w przypadku języka PHP mamy do czynienia z językiem programowania o wielu możliwościach, jesteśmy w stanie w prosty sposób tworzyć dynamiczne strony internetowe. Być może przykład ten jest trochę zbyt prosty, aby można było zobaczyć już dynamikę naszej strony, ale możemy rozbudować ten przykład o jeszcze jedno polecenie, przez co rzeczywiście uzyskamy stronę dynamiczną. Dodajmy do tego kodu zatem kolejne instrukcje. Tu postawimy przecinek i spację. Średnik, i kolejna instrukcja. Tym razem będzie to instrukcja echo, wyświetlająca aktualną datę. I tutaj podajemy parametry. Czyli dzień, miesiąc i rok. Skróty te pochodzą z języka angielskiego, i właśnie w ten sposób zapisałem format, w jakim ma się pokazać nasza data. Żeby było to lepiej widać. Postawmy tutaj Enter. I na końcu możemy postawić jeszcze średnik. Ale nie musimy, ponieważ jest to ostatnia instrukcja w tym bloku kodu i w takim przypadku nie jest to wymagane. A więc zapiszmy nasz skrypt Ctrl-S i odświeżmy raz jeszcze naszą stronę. I proszę spojrzeć, u góry została wyświetlona aktualna data. A więc dzięki umieszczeniu paru linii kodu w naszej stronie HTML uzyskaliśmy dynamiczną stronę, która będzie codziennie generowała aktualną datę.